imieniu dzieci świata międzynarodowa kapituła Orderu Uśmiechu postanowiła nadać Ci to najsłoneczniejsze z odznaczeń. Pasując Cię na kawalera Orderu Uśmiechu, żądam, abyś na przekór wichrom i burzom była zawsze pogodna i radość dzieciom przynosiła, tak jak do tej pory. Czy przyrzekasz? Przyrzekam swoim sercem. Przyznam się Państwu, że moją różę z 94 roku ostatnio na strychu w sercu żeśmy znaleźli, zasuszoną. Więc bardzo proszę, bo to jest taka szczególna i myślę z dobrą energią. Ale wiecie, co jest dla dzieci zawsze najważniejsze i najciekawsze przy tym orderze? Cytryna. Zapraszam. I poproszę, Doroto, poproszę bardzo. Ten puchar jest pusty, tak? Trzeba go napełnić. Bardzo proszę, gdyby jeszcze ktoś zechciał do nas dołączyć, może pani prezydent, to zapraszam. To taki moment, kiedy można osobiście tak docisnąć, gdyby ksiądz biskup miał ochotę. Także zapraszam serdecznie, może pan Eugeniusz Kępa. To wyciskamy tę cytrynę, wyciskamy tutaj mocno.